ramionami. Albo jako kolierki w wywiadzie, albo też w tej całej pracy okołolegionowej. Widzą panie, że o wiele prościej było przewozić, przenosić przez granice nielegalnie kobietom literaturę, czy broń, czy pieniądze, ponieważ były ubrane tak, jak ja w tej chwili. Jeszcze należy powiedzieć, jeżeli spódnica była szeroka, to pod tą spódnicę naprawdę bardzo wiele się zmieści. Piłsudskiemu, że ich główną siedzibą jest Zamek Cieszyński, Piłsudski odparł: na tym zamku jesteście, gdzie ja tyle podczas wojny ze strony Habsburgów doznałem upokorzeń. Więc jak ciężkie musiały być rozmowy i jak musiał Piłsudski zaciskać szczęki, żeby ugiąć nieco karku, ale po to, żeby powstały legiony. Ale Piłsudski już miał, wiadomo, wtedy plan, żeby przejść na tą stronę, która zwycięży. Dlatego tu jesteśmy. Tu wybrałem takie dwa zdjęcia Piłsudskiego z tego okresu właśnie, kiedy przebywał w Cieszynie.